Kolejny rok w gminie Kobierzyce minął pod znakiem inwestycji. W większości gminnych miejscowości powstały nowoczesne place zabaw. Piękne place zabaw, które powstały w roku bieżącym w Tyńcu Małym, Wysokiej, w Kobierzycach, w Wierzbicach, Pustkowie Żurawskim, kompleksowo budowane od podstaw. Myślę, że pięknie służą naszym najmłodszym. Oczywiście i w poszczególnych innych miejscowościach poszczególne place były też doposażane w kolejne elementy potrzebne dla naszych dzieci. Place zabaw dla najmłodszych są bezpieczne. Dla rodziców przygotowano parkingi, a całość jest ogrodzona. Generalnie place zabaw wcześniej mieliśmy wykonywane w technologii drewnianej. Powodowało to nieodporność na warunki atmosferyczne. Musieliśmy zmienić technologię. Ta technologia teraz już jest dostosowana też i do ilości korzystających dzieci na każdym placu zabaw. Gmina postawiła również na bezpieczeństwo mieszkańców i wygodę kierowców. Zainwestowano w drogi, chodniki oraz oświetlenie. Staramy się, żeby te drogi były utrzymywane w należytym stanie, jak również i budowy prowadzimy w taki sposób, żeby można było rozwijać gminę pod względem inwestycyjnym, pod względem również potrzeb mieszkańców. Przede wszystkim kontynuacja rewitalizacji Kobierzyc, a więc droga od cmentarza do torów kolejowych. W tym roku nie skończona jeszcze, ale w roku przyszłym do połowy roku będzie cała inwestycja zakończona. I kontynuowany kolejny element, mianowicie budowa drogi od cmentarza do Królikowic, już z poszerzeniem, z chodnikami, z trasą rowerową również. Gmina nie zamierza spocząć na laurach. Wójt zapowiada, że przyszły rok będzie najbogatszy pod kątem inwestycji. Będzie bardzo wyraźny wzrost inwestycji drogowych, a więc przede wszystkim nakładka na drodze 35 w Tyńcu Małym, przebudowa, jak powiedziałem, kontynuacja przebudowy drogi Kobierzyce-Królikowice. Następna inwestycja to kładka w miejscowości Ślęza. Wiele dróg lokalnych, wiele dróg śródpolnych. To będzie widoczne. Drogi w naszej gminie jest to sprawa priorytetowa. Jest to krwiobieg naszej gminy. Staramy się, żeby te drogi były utrzymywane w należytym stanie, jak również i budowy prowadzimy w taki sposób, żeby można było rozwijać gminę pod względem inwestycyjnym, pod względem również potrzeb mieszkańców. Z budżetu gminy na inwestycje przeznaczono kilkadziesiąt milionów złotych. Mateusz Czmiel, Echo 24.